Nie ma nic lepszego niż chłodnik na upalne dni, ale tym razem postanowiłem przygotować coś fantastycznego i trochę Was zaskoczę. Dlatego dzisiaj przygotujemy przepyszny chłodnik z owoców. Jesteście ciekawi, jak wygląda ten przepis? To zapraszam. Przygotowanie tego chłodnika jest naprawdę bardzo proste. Użyjemy tutaj przepysznych, sezonowych owoców, ale tak naprawdę głównym składnikiem będzie ogórek. I tego ogórka musimy delikatnie tylko pokroić, ale kroimy go na tyle, żeby został zblendowany przez blender. I w tym momencie, żeby nasz ogórek puścił wodę, dodajemy dosłownie szczyptę soli, a następnie truskawki. Dodajemy świeże, delikatne, słodkie i soczyste truskawki. I kiedy owoce mamy w środku, wszystko posłodzimy sobie oczywiście cukrem pudrem i możemy przejść do blendowania. Składniki mamy zmielone, teraz dodamy czegoś, żeby orzeźwić nasz chłodnik. Pamiętajcie, chłodniki nie mogą być zbyt słodkie, bo wtedy są mdłe. Dlatego ja dodaję tutaj świeżej mięty, wciskam też sok z limonki, albo jak nie macie limonki, możecie dodać soku z cytryny. Obydwa soki połączę ze sobą. Teraz wystarczy wszystko ładnie zmielić. I tak przygotowany chłodnik odstawiam oczywiście do lodówki na minimum 15 minut, żeby wszystkie składniki ładnie połączyły się ze sobą. Kiedy nasz chłodnik się chłodzi, przygotuję sobie rabarbar. Jest on naprawdę bardzo fajny, bo jest kwaśny i delikatnie przełamie smak słodyczy naszego chłodnika. Oczywiście najlepiej jest go obrać wcześniej i już czujemy bardzo aromatyczny zapach rabarbaru. I wrzucamy go na rozgrzaną patelnię. Podsypujemy delikatnie cukrem i on musi się ładnie tutaj skaramelizować. Wszystkie składniki mamy gotowe, ale chciałem jeszcze pokazać Wam, jak przygotować coś, co przełamie tą słodycz. Mamy tutaj serek mascarpone, który wymieszamy sobie ze śmietanką, kremówką. Dzięki temu powstanie nam fantastyczny sosik. Sosik jest już gotowy, wygląda naprawdę rewelacyjnie. I w tym momencie możemy już wykładać nasz chłodnik. Spójrzcie tylko na ten kolor, wygląda przepięknie. Możemy dodać truskawkę, która będzie tutaj pływać. Możemy dodać przepiękne borówki amerykańskie, rabarbar, który sobie przygotowaliśmy wcześniej. Spójrzcie, jak to wszystko ładnie można przygotować i podać. Na samym końcu dodaję mój sosik, który przygotowałem. I takie proste danie, taki chłodnik jest już gotowy. Spójrzcie tylko na to, trochę mięty na to i taram! Ja Was zapraszam do przygotowania takiego prostego dania, które możecie zaserwować nie tylko dorosłym, ale też dzieciom. Dziękuję bardzo i życzę smacznego. Do zobaczenia.